Szanowni, chciałbym streścić nasze dzisiejsze spotkanie. Zaczęliśmy od podzielności przez 11 i ta cecha podzielności wygląda w ten sposób, że jeśli mamy tak zapisaną liczbę, A jest rzędem 10 tysięcy czy dziesiątek tysięcy, a E jest rzędem jedności, to liczba taka jest podzielna przez 11 wtedy i tylko wtedy, jeżeli takie wyrażenie bierzemy cyfrę stojącą w rzędzie jedności, odejmujemy od niej cyfrę stojącą w rzędzie dziesiątek, dodajemy cyfrę stojącą w rzędzie jedności, w rzędzie setek, odejmujemy cyfrę stojącą w rzędzie tysięcy i dodajemy cyfrę stojącą w rzędzie dziesiątek tysięcy, no i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli takie wyrażenie jest z naprzemiennymi znakami, jest podzielne przez 11. No i skąd to się bierze? No bierze się to stąd, że jak rozpiszemy sobie to na rzędy i popatrzymy, ile wynoszą reszty z dzielenia przez 11 kolejnych rzędów, no to rząd jedności to jest tyle, ile jest. Rząd dziesiątek, dziesiątka to jest 11 minus 1. No, mówi się, że reszta z dzielenia to jest liczba dodatnia, no ale widać, że 10 można rozłożyć w postaci sumy liczby, która się dzieli przez 11 i minus 1. Setka z kolei to jest 10 razy 10. No i jak popatrzymy, jak to działa, to mamy do pomnożenia przez siebie dwa takie wyrażenia. No i ilekroć mnożymy przez 11, to zawsze dostajemy po prawej stronie liczbę podzielną przez 11. Jedyny problem jest wtedy, kiedy ta minus 1 trafia na tę minus 1, no ale wtedy daje plus 1, więc 100 to jest coś, co jest podzielne przez 11, plus 1. 1000 z kolei to jest 10 razy 100, a więc tym razem minus 1 trafia na to plus 1 i daje minus 1, a cała reszta jest podzielona przez 11. Stąd wniosek, że jeżeli spojrzeć na to jak na kolejne potęgi dziesiątki, zerową, pierwszą, drugą, trzecią i potem czwartą przy 10 tysiącach, to parzyste rzędy, to znaczy takie, które możemy zapisać jako 10 do m tej, gdzie m jest liczbą parzystą, będą miały resztę z dzielenia równą plus 1, a rzędy nieparzyste będą miały rozwinięcie w postaci liczby dzielącej się przez 11 i minus 1. No więc jeżeli to wstawić tutaj, no to tam, gdzie rzędy są parzyste, czyli tu, tu i tu, to poza liczbą dzielącą się ewidentnie przez 11 zostanie suma tych cyfr stojących w parzystych rzędach minus cyfry stojące w rzędach nieparzystych, no bo one mają rozwinięcie w postaci liczby dzielącej się przez 11 i minus 1. No i stąd taka reguła podzielności. Pozwólcie, że ja się zmniejszę. No ale też zaczęliśmy się zastanawiać, czy da się sformułować inną regułę podzielności. I przyszło mi to do głowy w ten sposób, że kiedy analizowaliśmy regułę podzielności przez 7, to zauważyłem, że 7 to jest liczba pierwsza. I pytanie, czy podobną regułę można zbudować dla wszystkich liczb pierwszych. No ewidentnie nie można było zbudować jej dla piątki. Więc pomyślałem, że może dla liczb pierwszych większych od 7. No i w związku z tym spróbujmy dla 11. I przypomnę, jak to wygląda. Mamy liczbę zapisaną w takiej postaci, CB z kreską. Na lekcji zamieniliśmy to CB na AB, ale już nie chce mi się tutaj tego zmieniać, szczerze mówiąc. No B oznacza rząd jedności, a C pozostałe rzędy. I wtedy taką liczbę można zapisać jako 10C plus B. No i szukamy liczby takiej, K, takiej, żeby CB była podzielna przez 11, wtedy gdy C minus KB, czyli ta liczba, która zostaje po odcięciu cyfry jedności, po odcięciu rzędu jedności, minus K razy ten rząd jedności jest podzielne przez 11. No i postępowanie jest standardowe. Jeżeli taka liczba ma być podzielna przez 11, jeśli jest podzielna przez 11, no to
możemy zapisać ją w postaci wielokrotności liczby 11, gdzie p jest pewną liczbą całkowitą. Mnożymy obie strony przez 10, bo będziemy chcieli po lewej stronie dostać tą naszą liczbę znowu. 10c plus b. Dostajemy tyle, dodajemy do obu stron b i przenosimy wyraz z k na stronę prawą. No i dostajemy takie wyrażenie. No i teraz ono, prawa strona dzieli się przez 11. Wtedy i tylko wtedy, jeżeli, przepraszam, lewa strona dzieli się przez 11, wtedy i tylko wtedy, jeśli prawa się dzieli przez 11. No i skąd to widać? No, widać to stąd, że jeśli prawa ma się dzielić przez 11, no to ta część dzieli się przez 11 i ta musi się dzielić przez 11. No, ale b jest cyfrą. B jest cyfrą od 0 do 9, więc na pewno przez 11 się nie dzieli. W związku z tym ten czynnik musi się dzielić przez 11. No i odwrotnie, jeżeli ten czynnik dzieli się przez 11, a innej szansy nie ma, bo b jest cyfrą, no to i lewa, to prawa strona się dzieli przez 11 i w związku z tym lewa też wtedy się dzieli przez 11. No i teraz jest pytanie, jak wybrać k, żeby 1 plus 10k dzieliło się przez 11, no i wystarczy wybrać k równe 1. Wystarczy wybrać k równe 1. No to wtedy oznacza, że ta liczba otrzymana po odcięciu rzędów jedności minus cyfra jedności ma się dzielić przez 11. No i to jest oczywiście, to się rzeczywiście tak działa. Ta liczba 1694 jest podzielna przez 11, ponieważ 165 jest podzielne przez 11, gdyż 16 minus 5 równa się 11, jest podzielne przez 11. No i możemy natychmiast wywnioskować dwa interesujące fakty. No po pierwsze, liczba 10k plus 1 dla każdego k jest nieparzysta. Po drugie, na pewno nie dzieli się przez 5, no bo dziesiątka dzieli się przez 5, a jedynka przez 5 się nie dzieli. Stąd wniosek, że nie ma takiej reguły ani dla 5, ani dla liczb parzystych. No i chciałem tutaj dodać coś jeszcze. Chciałem tutaj dodać coś jeszcze, dlatego że wspomnieć o greckim matematyku Diofantosie, który w drugim wieku, w trzecim wieku naszej ery, rozważał jako jeden z pionierów strukturę różnych równań algebraicznych i w szczególności no, sformułował twierdzenie, z którego wynika, że równanie, które wynika z takiego określenia, że 10k plus 1 dzieli się przez pewną liczbę pierwszą p, można zawsze rozwiązać dla wszystkich liczb pierwszych większych od 5 oraz dla liczb nieparzystych względnie pierwszych w stosunku do liczby 10. Liczby są względnie pierwsze, jeżeli nie posiadają innych podzielników poza jedynką wspólnych. No na przykład, a nie muszą być pierwsze, na przykład 8 i 15 to jest para liczb pierwszych, ponieważ największym wspólnym podzielnikiem 8 i 15 jest 1. Więc można sobie tę cechę podzielności, którą żeśmy tutaj wprowadzili dla 11, uogólnić na wszystkie liczby pierwsze i wszystkie liczby nieparzyste, które są względnie pierwsze z 10. No i chciałem tutaj wam pokazać, że to jest zupełnie poważna sprawa. Mianowicie to jest kanał amerykańskiego matematyka Michaela Penna, bardzo popularny, lubię ten kanał, on publikuje rozwiązania różnych zadań ciekawych, zadań olimpijskich i fajnie mi się albo śledzi rozwiązania tych zadań, albo próbuje samodzielnie te zadania rozwiązać. No w każdym razie tutaj zaproponował
taką regułę sum właśnie tego typu dla dzielenia przez 17. No i dzielenie przez 17, reguła mówi, że liczba jest podzielna przez 17, jeżeli ta, jeśli ta różnica jest podzielna przez 17 dla k równego 5. No i możemy jakiś przykład sobie wymyślić. 2 razy 17 to jest 34. Minus 4 razy 5 to jest 3 minus 20, czyli minus 17, czyli jest podzielna, liczba, która jest podzielna przez 17, wszystko się zgadza. No, pokazałem wam to, żeby zwrócić wam uwagę, że to jest to, czym się zajmujemy. To jest całkiem poważna matematyka, którą nie wstydzą się zajmować wykładowcy uniwersytecy. No dobrze, no i teraz rozwiązaliśmy jeszcze dwa stosunkowo proste zadania, których rozwiązaniu pewną rolę odgrywały cechy podzielności. Pierwsze zadanie jest takie. Mieliśmy liczbę czterocyfrową, odjęliśmy od niej sumę jej cyfr, a następnie starliśmy w wyniku jedną cyfrę. No i powstała liczba trzycyfrowa 391. Pytanie, jaką cyfrę starliśmy? No, to wydaje się, wygląda dość tajemniczo, no ale jeśli mamy liczbę czterocyfrową, to można ją zapisać w ten sposób i różnica liczby czterocyfrowej i sumy cyfr wygląda tak, czyli dzieli się na pewno przez 9. No. No, jeśli dzieli się na pewno przez 9, to oznacza, że przed starciem tej dodatkowej jednej z tych czterech cyfr, suma cyfr tej liczby tutaj była podzielna przez 9. No więc ta suma cyfr musiała wyglądać w ten sposób. 3 plus 9 plus 1 plus x, ta nieznana cyfra, czyli 13 plus x musiała dzielić się przez 1, przy czym x jest cyfrą, tak? Czyli jedną z tych liczb od 0 do 9. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest x równe 5, to daje wtedy 18. No, kolejna możliwość 3 razy 9 to jest 27, wymagałoby dodania 14, ale 14 to już nie jest cyfra, a wszystkie te cyfry mają dodatnią wartość, więc z 13 zrobić 9, odejmując 4 nie można, bo x nie może być równe minus 4. No więc okazuje się, że starto liczbę 14 i udało się przeanalizować to zadanie i to udowodnić. No więc kolejny przykład był taki, pytanie, czy liczba 2 razy 4 do potęgi 2023 plus 1 jest podzielna przez 3. No, 2023 na pewno przyszło mi do głowy z powodu roku, który się właśnie rozpoczął. No, możemy sprawdzić jakieś prostsze przykłady. No, jeżeli ten wykładnik byłby 0, to 4 do 0 jest 1, 2 plus 2 razy 1 to 2, plus 1 to jest 3, jest podzielne przez 3. Tak samo 4 do kwadratu to 16 razy 2, 32, plus 1, 33 jest podzielne przez 3 i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie, dlaczego tak jest w ogólności, bo wygląda na to, że 2 razy 4 do dowolnej potęgi plus 1 dzieli się przez 3. No i znowu wracamy do tej, rozkładamy sobie 4 na sumę 3 plus 1. No i znowu jak mnożymy te dwie liczby przez siebie, to ilekroć mnożymy przez 3, to zawsze dostajemy liczbę podzielną przez 3. W związku z tym z takiego mnożenia interesujący jest tylko przypadek, jeśli w momencie, w którym jedynka mnożymy przez jedynkę, dostajemy jedynkę. W związku z tym reszta z dzielenia 4 do kwadratu przez 3 będzie równa 1. No i tak jest za każdym razem, dlatego że zawsze mnożąc przez kolejną czwórkę, dostajemy coś, co
dostajemy coś, co jest podzielne przez 3 oraz mnożenie jedynki przez jedynkę na końcu i to daje liczbę, która jest, daje jedynkę, która przez 3 jest niepodzielna, więc dla dowolnej potęgi reszta z dzielenia przez 3 jest równa 1. No, w takim razie reszta z dzielenia 2 razy 4 do 2023 będzie równa 2. No, a jeżeli do dwójki dodamy jedynkę, to dostaniemy 3, więc liczbę, która się dzieli przez 3, a zatem liczba 2 razy 4 do potęgi 2023 plus 1 jest podzielna przez 3. Odpowiedź brzmi tak.